Otylia wygląda tutaj jak nadzieja olimpijska. Mała Otylia tutaj już zdobywa swoje największe tytuły. Powstał przy Polskim Komitecie Olimpijskim program promujący młodych olimpijczyków. Odstawię, bo nie utrzymam. Co możesz powiedzieć o tym programie? Bardzo dobrze, że takie programy powstają. Między innymi pokazujemy mnie tutaj, jak miałam 7 lat i szłam do pierwszej klasy podstawówki. I uważam, że jakby pokazywanie olimpizmu i nadziei olimpijskich i tego, że warto podążać drogą olimpijską, bo nie każdy zostaje mistrzem olimpijskim, ale każdy ma prawo próbować być olimpijczykiem i być w tej bliskiej rodzinie olimpijskiej. Takie wsparcie, jakie się otrzymuje przy tym programie, też jest niezwykle istotne. Ja uważam, że musimy zwrócić uwagę na dół, musimy zwrócić uwagę na to, żeby rozwijać sport i miłość, zamiłowanie do sportu. Dzisiaj tutaj na pikniku olimpijskim widzimy multum dzieci, widzimy piękno sportu poprzez zabawę. Natomiast gdzieś te dzieci nam uciekają. 80% dzieci nie chodzi na lekcje wychowania fizycznego, zwalnia się z lekcji wychowania fizycznego. Musimy coś zrobić, żeby jednak tego było mniej, żeby ci olimpijczycy najbardziej wytrwali oczywiście, dochodzili do największych sukcesów, ale sport przede wszystkim to jest nie tylko wygrywanie i przegrywanie. Sport to jest sposób na życie, to jest tak naprawdę pewna linia życia, uczy szacunku dla drugiego człowieka, uczy determinacji, konsekwencji i to jest piękne w sporcie i dzisiaj to chcemy pokazać. Powiedziałaś, że właśnie trzeba wyjść do tej młodzieży, do rodziców, tak, żeby ich namówić do uprawiania sportu. Piknik olimpijski jest świetnym inwentem, natomiast trzeba byłoby kontynuować ten piknik właśnie chodząc do szkół. Czy masz jakiś pomysł, jak można byłoby to zorganizować? Oj, zaskoczyłeś mnie. Na pewno trzeba uczestniczyć w szkołach, no bo jest program Stop Zwolnieniu z WF-u, gdzie zawodnicy chodzą do szkoły, prowadzą lekcja z mistrzem, gdzie prowadzą. Natomiast też musimy zwracać uwagę na to, że ci zawodnicy, którzy aktywnie uprawiają sport, no są w treningu 270-250 dni w roku na zgrupowaniach. Natomiast tu jest możliwość wykorzystania starych olimpijczyków, w cudzysłowie, do tego, żeby promować ten sport. Ale tak, no musimy pokazać, musimy stworzyć lekcję wychowania fizycznego, która będzie atrakcyjna, która będzie przyciągała dzieci, która będzie dla nich przyjemnością, a nie będzie zmuszaniem. I ja uważam, że musimy zrobić coś fajnego i coś fajnego na pewno się tworzy. Program Polskie Nadzieje Olimpijskie pokazuje, że mamy nadzieję. Mamy przyszłych olimpijczyków i mamy zaplecza, które oczywiście muszą się rozwijać. Się śmieję, że jesteśmy w kraju, który bez zaplecza, jakby nie było basenów, to zdobywaliśmy medale olimpijskie. Nie mamy torów łyżwiarskich, zdobywamy złoto olimpijskie. Tak jest, no może to jest sposób, nie wiem. Natomiast rzeczywiście musimy myśleć o tym, żeby tworzyć coś na przyszłość. Dla mnie sport jest życiem. Sport nauczył mnie to, co jest najpiękniejsze w życiu i dlatego ja chcę działać dla kogoś i robić coś dla kogoś. A tak jak powiedziałam, fajnie, że jest taka inicjatywa, fajnie, że piknik olimpijski, gdzie możemy zobaczyć wszystkich sportowców, gdzie widzimy olimpijczyków, którzy byli kiedyś, którzy są dzisiaj i możemy z nimi sobie zrobić zdjęcia, możemy z nimi porozmawiać, możemy zobaczyć, że to są normalni ludzie, nie są maszynami zaprogramowanymi na wynik. Są normalni ludzie, uśmiechnięci, mniej uśmiechnięci, zadowoleni, mniej zadowoleni, normalni. Także kochani rodzice, nie siedźcie z dziećmi też przed telewizorem, wyciągajcie ich do aktywności fizycznej, bo właśnie może wasze dziecko jest naszą przyszłością olimpijską. A na pewno ma talent. A na pewno ma talent.